Czołem ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w WRC 4. W poprzednim odcinku zakończyliśmy rajd Hiszpanii, który okazał się ostatnim rajdem takiego przedsezonu w kategorii Junior WRC. No i spójrzmy teraz, no zaczynamy nowy sezon po prostu. Rozpocznij sezon. Widzę, że ostro bierzesz się do roboty, ale ja też nie stoję z założonymi rękami. W rozmowach z dyrektorami kilku zespołów udało mi się wynegocjować następujące oferty. Na pewno dokonasz właściwego wyboru. Powodzenia, Scarlett. No proszę. No proszę, ile teraz teamów mamy do wyboru? Mamy Amberg Team, czyli team, w którym już wcześniej jeździliśmy. Ale mamy też inne teamy, tutaj możemy przesiąść się na Mitsubishi Lancera Evo 10 z dużo mocniejszym już silnikiem. Mamy też Subaru Imprezę WRX STI. Mamy też Citroena DS3, kurczę. No, powiem wam tak, Fordy Fiesty na bank odpadają. Zastanawiam się nad wyborem albo Mitsubishi, albo Subaru. Jeden z tych trzech. Chyba na razie odpuszczę sobie też Citroena DS3. Ponieważ Citroenem DS3 mogę pojeździć w późniejszych klasach. No i tak, teraz tak. Proszę. Tutaj kurczę, niby osiągi samochodu wysokie, ale ci kierowcy na niskich miejscach kurczę kończyli. Pierwsze miejsce miał tutaj kierowca z Amberg Teamu. No i powiem wam, że dało mi to pewne... Ale chwila, ten też na pierwszym... No mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Tak, mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Co? To już WRC2? Co? 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 Ale o co chodzi, bo trochę nie rozumiem. W każdym razie wybrałem WRC, znaczy Subaru Imprezę WRX. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo miła rzecz w tym filmiku, który był wstępem teraz. Pierwszy samochód, jaki pojawił się, to był samochód Roberta Kubicy. Bardzo miłe. Ej, ale jak to już WRC2? A gdzie WRC3? Chyba samochód zły wybrałem. Szesnaste miejsce, poważnie. I kierowca Liga to pokonać. Pilot nie ma nam nic do powiedzenia. Ech, ominąłem kompletnie... Kompletnie ominąłem, kurde, WRC3. I Junior WRC też jakby tak jakoś, nie wiem...
Minąłem, od razu awansowałem do WRC2. Dobra, przejdźmy do kalendarza rajdów. Mamy tutaj od początku najtrudniejszy chyba rajd w kalendarzu, czyli rajd Monte Carlo. Potem rajd Szwecji, rajd Sardynii, rajd Finlandii, rajd Niemiec, rajd Australii i rajd Hiszpanii. Który jest najtrudniejszy? Nie ma najtrudniejszego, najłatwiejszy w każdym razie jest Hiszpanii rajd. Dobra. Przejdźmy do tego rajdu, zobaczymy jak się w ogóle prowadzi tę Subaru imprezę. Informacje spójrzmy najpierw. Oblodzony asfalt. W całości oblodzony asfalt. Dobra, kompletnie nie będę grzebać tutaj w ustawieniach tego samochodu, po prostu przejdźmy do rajdu. Szanuję, ale nie znaczy, że się The go Rally boję. Monte Carlo is a firm fixture on the World Rally Championship calendar. Here, drivers have a chance to show off their car control skills on torturous, icy mountain tracks that always guarantee a spectacular rally of the highest order. Tak. Dobra, zaczynamy. No i zobaczymy jak mi to pójdzie. Nie przewiduję. Wow. Nie przewiduję wygranej w tym rajdzie. Nie przewiduję naprawdę wygranej w tym rajdzie. Ale mam nadzieję, że uda mi się uzyskać jakąś fajną pozycję. Kompletnie bez sensu, zużyłem powtórkę. Wszystko przez to, że mi się źle kliknęło. Dobra. Pierwszy pomiar czasu trochę słabo, ale to przez takie tam moje głupiutkie błędy. Wow, wow, wow. No cóż, pierwsze koty za płoty muszą być. Źle zrobiłem, że kompletnie przeskoczyłem te WRC. Te WRC, Junior WRC i WRC 3. Ale prawdę powiedziawszy, chcę już do tej najwyższej klasy wyścigowej trafić po prostu i tam się ścigać. Pomiar. 13 miejsce. Awansowałem odrobinkę, ale patrzcie ile czasu tracę. 11 sekund. 11 sekund tracę do lidera tego rajdu. Wow. Aczkolwiek wydaje mi się, że... wow, wow, wow! Gdzie są te powtórki? Dobra. Panowałem go trochę wcześniej. Wydaje mi się, że żeby wygrać WRC 2 nie wystarczy jeden sezon. Wydaje mi się, że
Po prostu będę musiał pojeździć jeden sezon, pokazać się, że potrafię i dopiero w kolejnym sezonie dostanę oferty z zespołów silniejszych, może z lepszymi samochodami i wtedy dopiero zacznie się walka, że tak powiem, o awans do WRC. I szczerze powiem, że jeżeli dostanę już po tym sezonie jakieś oferty z WRC, to chyba ich nie przyjmę, chyba... Niestety bardzo w poślizg wpada ten samochód na tym oblodzonym asfalcie. Będę wolał najpierw chyba, wiecie, że tak powiem, pojeździć w tym WRC 2, może nawet zwyciężyć WRC 2 i dopiero wtedy zacząć przygodę z WRC. Ale jak będzie, no zobaczymy. Na razie to jest takie tylko moje gdybanie. O, ależ mnie obróciło. Męczy się ten samochód pod tą górkę tu niesamowicie. Dobra. Ale zbliżamy się już do mety, jeszcze jakieś tutaj dwa nawroty. I jeden. I drugi. I otwarty zakręt w prawo. W lewo. O kurde. I meta. Tak jest. O, zderzak straciliśmy z przodu. Wybrałem sobie, słuchajcie, samochód, który się nazywa Robert Kubica. Spójrzcie, jest czwarty w tym rajdzie. Bardzo fajnie, że będziemy się ścigać z naszym rodakiem Robertem Kubicą. Wybrałem sobie Subaru Imprezę WRX, ponieważ bardzo lubię ten samochód, bardzo mi się on podoba. A Robert Kubica pewnie jeździ Citroen DS3. Tak jak to miało miejsce właśnie w tamtym okresie. Dobra, zaczynamy odcinek specjalny numer 2. Jakiś tekst o tym? Nie. No, zderzak nam założyli, super. Myślałem, że pojedziemy bez zderzaka, skoro go straciliśmy. No to lecimy. Może teraz uda się wykręcić jakiś lepszy czas od 14. Wow. Karoseria już jest bardzo, ale to bardzo poniszczona. Mam wrażenie, że mi się... Dobra, nieważne. Straciłem wątek, coś chciałem powiedzieć, zapomniałem co. Okej. Ależ mam karoserię już poniszczoną. Kompletnie nie zwróciłem uwagi, który byłem na pierwszym punkcie pomiaru. Na pewno nie pierwszy, to widzę. Ej, za szybko. Dobra, teraz 8, tak? Czyli było nieźle, kurde. Oj, patrzcie, Robert Kubica prowadzi. No, wchodzenie w te ciasne zakręty na tym lodzie jest niesamowicie trudne. Jak się zblokują koła, to już jest przesrane. Widzicie, teraz wcisnąłem
wcisnąłem ręczny, skręciłem koła, a samochód pojechał prosto. Niestety. No, coś nam tutaj pilot powiedział o zawieszeniu, niestety nie dosłyszałem dokładnie, o co mu chodziło. Raczej nie czuję, żeby mnie znosiło, jakkolwiek. Oje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 j
sobie wejdziemy w ten zakręt. Dobra. No, to było już niemal perfekcyjne, trzeba przyznać. Straciłem troszkę czasu przez ten mój mały wypadek na zakręcie. Dobra. Jedenaste miejsce, niestety. Mam nadzieję, że dzięki temu przynajmniej w generalce uda mi się odrobinkę awansować, bo jak wiecie, mam postawione za cel chyba 16 czy 14 miejsce, więc no przynajmniej ten cel minimum dla mojego teamu chciałbym wykonać. No i jeszcze w ogóle nie mam pojęcia, ten kierowca, z którym walczę, na którym miejscu kończy. Muszę to zaraz sprawdzić. Z kim ja to miałem walczyć? O, tu jest Ligato. Błagam, no on jest 26. 10. miejsce, udało mi się awansować. Robert Kubica wygrał ten odcinek specjalny. Awansował na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ja awansowałem za to na 11. pozycję. A człowiek, z którym walczę, jest na miejscu 26, więc sorry, ale nie masz szans ze mną. I słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy. Słuchajcie, moi drodzy, naprawimy sobie jeszcze samochód. No, zdecydowanie trzeba tą karoserię chyba naprawić. Aczkolwiek chłodnica też słabo. Zacznijmy od kół, bo to jest ważne. I od zawieszenia. Hamulce, silnik zróbmy. Układ kierowniczy. No i może wydech. Tak, tak, tak to zróbmy. Wykorzystamy w tym momencie czas. Wykorzystamy czas na maksa. Trochę szkoda, że nie udało się karoserii naprawić. No ale trudno, trudno. Słuchajcie, i w tym momencie ja zakończę ten odcinek. On będzie taki trochę krótszy, ale po prostu gdybym przejechał kolejne dwa jeszcze, przepraszam, kolejne 4 odcinki specjalne, ten odcinek mógłby trwać nawet około 40 minut, a nie wiem, czy chcielibyście aż tak długi odcinek oglądać. Także Raid Monte Carlo dokończymy sobie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę i komentarz najlepiej. No i widzimy się i słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.